Pozory mylą. To miał być zwyczajny dzień, przynajmniej dla mnie. Jednak dla Remika, który przyszedł dzisiaj do nas po lekcjach, był to dzień co najmniej dziwny. A wszystko zaczęło się całkiem zwyczajnie. Oliwka od rana bawiła się wielkim kartonowym pudłem, w którym przywieziono do domu nową lodówkę. Pudło zostało przemianowane na iglo, a oliwka ubrana w mamy czapkę z lisa i babci wełniane rękawiczki udawała eskimosa. Mama, która od pewnego czasu ćwiczy jogę, znalazła cichy kącik w wiadalni i tam stała sobie spokojnie na głowie. Czasami mama medytuje lub wykonuje bardziej skomplikowane ćwiczenia, i wtedy wygląda, jakby nogi wyrastały jej z ramion, a głowa z brzucha. W każdym razie, zawsze wtedy prosi, żeby jej nie przeszkadzać, co oczywiście nigdy się nie udaje. Natomiast babcia, która planowała spędzić wieczór w operze, postanowiła zrobić sobie kurację upiększającą. W tym celu nałożyła na twarz maseczkę z serka i rozgniecionych truskawek. Następnie zmieszała w miseczce miód z żółtkiem i wylała to sobie na głowę. W taki sposób, według babci, kobiety powinny dbać o swoje włosy. Nie po raz pierwszy odczułem z ulgą, że nie jestem kobietą. Babcia z serem na twarzy, upstrzonym gdzie niegdzie truskawkami i skapiącym na ramiona miodem, wyglądała porażająco. I taką właśnie zobaczył ją Remik, gdy babcia, słysząc dzwonek i znając leniwe usposobienie pozostałych domowników, poszła otworzyć drzwi. Widząc na progu chłopca, któremu przerażenie odebrało mowę, babcia pobiegła do łazienki, a ja, chcąc zatrzeć złe wrażenie, poprosiłem gościa do jadalni. Remik, spoglądając z lękiem na drzwi do łazienki, właśnie miał usiąść na krześle, gdy zorientował się, że w kącie pokoju stoi na głowie moja mama. Remik chciał się nawet z nią przywitać, ale nie wiedział, czy w tym celu powinien położyć się na podłodze, czy raczej uścisnąć jedną z jej sterczących wysoko stóp. Mama, Zamrugała nerwowo, a ja postanowiłem zabrać remika do drugiego pokoju. Tam od rana oliwka bawiła się swoim kartonowym pudłem. Nie była już Eskimosem. Tym razem karton pełnił rolę psiej budy, a ona sama była psem uwiązanym na łańcuchu. Rolę łańcucha pełnił najlepszy krawat taty. Obok budy stała miska z wodą i leżała kość od obiadu. Kiedy weszliśmy do pokoju, oliwka zawarczała ostrzegawczo. Nie, bój się nie gryzie. Wabi się oliwka, wyjaśniłem. Fajne pudło, no nie? Spytała oliwka, trącając nosem kość. Przyjdź do nas, wczoraj to się pobawimy w sklep, dodała. Remik był zupełnie zdezorientowany. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale tylko spojrzał na mnie bezradnie. Machnąłem lekceważąco ręką. Wszyscy w domu przywykli, że Oliwka, myśląc jutro, mówi wczoraj, ale nie było sensu tłumaczyć tego Remikowi. Może lepiej pójdziemy pobawić się do twojego pokoju, zaproponował kolega słabym głosem i z jakimś dziwnym niepokojem patrzył, jak Oliwka chłepce wodę z miski. Tak będzie najlepiej, przyznałem. W moim pokoju wzrok Remika przykuł kot mruk, który leżał na łóżku zwinięty w kłębek. W zasadzie nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko że kot miał na głowie zieloną czapeczkę z pomponem, zawiązaną pod brodą na kokardkę. To była robota oliwki, która wiedząc, że mruk cierpi na zapalenie uszu, uznała, że kot musi mieć ciepło w głowę. W tym celu ofiarowała mu jedną z czapek swojej lalki i pilnowała, by stale ją nosił. Kot pewnie dla świętego spokoju tolerował to nakrycie głowy, ale wyglądał rzeczywiście dość dziwnie. Miałem niejasne wrażenie, że wizyta Remika nie należy do udanych. Próbowałem temu jakoś zaradzić. Chcesz, to ci coś pokażę, zaproponowałem. No, odpowiedział kolega takim tonem, jakby nie był pewny, czy chce to zobaczyć. Podszedłem do niedużej brązowej szafki zamykanej na klucz. Wiesz, co tam mam? Starałem się go zaciekawić. Remik pokręcił przecząco głową i na wszelki wypadek cofnął się pod ścianę. Fasole wyjaśniłem taką wyhodowaną w słoiku pani od przyrody kazała nam napełnić wodą słoik przykryć go gazą i położyć na nie fasolę po kilku dniach ziarenko wypuściło korzonki a do góry wspięła się łodyga i pojawiły się liście pani powiedziała że te liście zawsze będą zwracały się w kierunku słońca i wyobraź sobie miała rację gdzie tylko postawiłem słoik, ta spryciara rozglądała się wokół i jak się połapała, gdzie jest okno, to odwracała wszystkie listki w jego kierunku. W żaden sposób nie mogłem jej zmylić. Skoro taka mądrala, to postanowiłem sprawdzić, co zrobi, jak ją zamknę w tej szafce. Może wsadziliście do dziurki od klucza? A może, kiedy będzie miała dość, zapuka listkiem w drzwiczki? zgadywałem. Właśnie wyjąłem z kieszeni klucz do szafki, gdy rozległo się pukanie. Niestety to nie pukała fasola, tylko tata. Wrócił z pracy i chciał się z nami przywitać. Oliwka nadal była psem i plątała mu się pod nogami, węsząc i popiskując. Tata obiecał, że po obiedzie wyprowadzi ją na spacer i pozwoli pobiegać bez smyczy. W odpowiedzi oliwka zaszczekała radośnie. Remik stracił zupełnie zainteresowanie dla fasoli, więc poszliśmy do kuchni. Tam natknęliśmy się na babcie, która na szczęście zmyła już z twarzy ser i siedziała teraz z woreczkami herbaty na powiekach. Taki zabieg dodaje oczom blasku, jak mawiała babcia, ale Remik chyba o tym nie słyszał, bo stanął na środku kuchni jak wryty. Za to tata, kompletnie niezdziwiony wyglądem babci, zapytał: A co też będzie dzisiaj na obiad? Karaluchy w sosie koperkowym warknęła babcia. Zawsze tak odpowiadała, gdy za wcześnie upominaliśmy się o obiad, bo babcia bardzo nie lubiła, kiedy ktoś nie w porę plątał się po kuchni i marudził. Taka odpowiedź znaczyła tyle, co: Wszystko będzie na czas, a teraz mi nie przeszkadzajcie. My wiedzieliśmy o tym doskonale, niestety remik nie. Nie spuszczając oczu z babci, wycofał się do przedpokoju. Zanim zdążyłem cokolwiek mu wytłumaczyć, porwał swoją kurtkę, pożegnał się i wybiegł z domu. Jemu się chyba u nas nie podobało, wyznałem tacie. Nie wiem czemu, ale dzisiaj wszystko było jakoś nie tak, dodałem. No cóż, pierwsze wrażenie bywa mylne. Ale nie martw się. Jeśli zaprosisz go do nas jeszcze raz, to sam się przekona, że babcia czasem wygląda inaczej, a mama nie zawsze stoi na głowie, no i że Oliwka nie jest psem, powiedział tata. A Oliwka, która właśnie leżała w pozycji waru i pod stołem, polizała go po ręce.